Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat związany jest z wolną wolą i suwerennością Boga i wolną wolą niewolnika grzechu, który nie ma żadnej suwerenności. I tutaj jako przykład będziemy mogli wziąć pod uwagę Faraona i Saula, który później się stał Pawłem z Tarsu. Szawła, który później się stał Pawłem z Tarsu. Na początek przeczytam Rzymian 9, rozdział 17-18. Tutaj mamy powiedziane: Pismo bowiem mówi do Faraona: po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. Te słowa są niekiedy źle rozumiane, dlatego że ludzie, mając gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, chcą bronić suwerenności Boga. Bóg jest suwerenny, ale suwerenność oznacza również to, że Pan Jezus Chrystus dobrowolnie odarł się z majestatu, jaki miał od zawsze w chwale jako Syn Boży i pozwolił się poniżać, tłukli go po twarzy, po plecach, wyrywali mu brodę i to jest jego suwerenny wybór. I także w kwestii zbawienia Bóg suwerennie zdecydował, że człowiekowi, który jest niewolnikiem grzechu, da obowiązek pokuty. Bo mamy tutaj, jak mówi Słowo Boże, a przeznaczeń jest u niego wiele. U Boga jest wiele przeznaczeń. I właśnie Bóg przeznaczył wszystkich na zagładę. Bóg przeznaczył każdego, kto choć raz zgrzeszył, na wieczne jezioro ognia, do wiecznego jeziora ognia, do piekła, na zawsze. Każdy. To jest jedno przeznaczenie. Ale posłał Bóg swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, na ziemię. I tutaj mamy w Ewangelii Mateusza 13 rozdział pokazane, od 44 wiersza. Znowu, podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który człowiek znalazł i skrył. I ucieszony nim odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje oną rolę. Czyli widzimy, że Pan Jezus Chrystus znalazł skarb na roli. Tym skarbem są zbawieni, ale nie kupuje samego skarbu, tylko kupuje cały świat. Cały świat, czyli widzimy wszystko, co ma, czyli chwałę swoją, godność Bożą, wszystko oddał. Stał się dla nas ubogi, aby swoim ubóstwem nas ubogacić. I sprzedaje i kupuje oną rolę. Po to wszystko sprzedał, żeby kupić cały świat, całą rolę. Tam tylko był skarb w roli. Czyli ci, których możemy oglądać jako tych, którzy skorzystają z łaski, ale kupił cały świat. Cały świat stał się jego własnością, cała rola stała się jego własnością, cała rola została przez Boga odkupiona, aby z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego. Aby z łaski Bożej Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty skosztował śmierci za każdego jednego. I za wszystkich Pan Jezus umarł. Za ciebie też. I tutaj mamy do czynienia z drugim przeznaczeniem. Przeznaczenie, które streszcza się słowami: Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Każdego z nas Bóg przeznaczył do zbawienia. Każdego z nas Bóg przeznaczył do poznania prawdy.
Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Czyli mamy, tak logicznie patrząc, sprzeczność, bo wszyscy zostali przeznaczeni na zagładę, bo każdy zgrzeszył, i sprzeczność, gdyż Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Nie. To od strony ludzkiej jest sprzeczność. I na podstawie tych ludzkich sprzeczności powstają różnego rodzaju błędne wyobrażenia o Bogu. Natomiast jeśli chodzi o Słowo Boże przedstawia nam owe dwa przeznaczenia jako fakty. I one nie są ze sobą sprzeczne. Po prostu z jednego przeznaczenia możesz przejść do drugiego przeznaczenia. I jest to droga w jednym kierunku. Kto zostanie raz zbawiony, na zawsze już jest zbawiony. Czyli jeżeli ktoś idzie na potępienie, bo każdy, kto raz zgrzeszył, jest przeznaczony do piekła i nie ma żadnego ratunku poza ofiarą Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i zgładził wszystkie twoje grzechy. I teraz, jeżeli ty wzgardzisz tą ofiarą, to idziesz dalej na zagładę i nie ma już żadnego ratunku, tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Będzie trawił tych przeciwników na wieki wieków w jeziorze ognia i siarki. Ale jeśli skorzystasz z Ewangelii, jeśli skorzystasz z tego, że Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, to wtedy jesteś częścią przeznaczenia Bożego, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Znowu, Bóg Ducha Świętego daje człowiekowi, ale napełnienie Duchem Świętym ma to do siebie, że to nie jest tak jak napełnienie demonem. To demon zniewala człowieka i nie pozwala mu się wyrwać w żaden sposób i kieruje nim, gdzie chce. Natomiast Duch Święty zostawia wolność. Jest powiedziane, że duchy proroków są poddane prorokom. I Duch Boży, mieszkający w chrześcijaninie, zachęca. Ale jest możliwe, że chrześcijanin Ducha Świętego zgasi. I wtedy przeznaczenie Boże, które brzmi i do poznania prawdy doszli, nie zostanie zrealizowane, jeżeli taki człowiek będzie gasił Ducha Świętego, nie będzie studiował Słowa Bożego. Być może nawet ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu przerodzi się w grzech na śmierć. I wtedy jest w Jana napisane, że jeśli ktoś na śmierć grzeszy, to nawet nie należy się o takiego modlić. Dobrze, więc mamy wprowadzenie. Wolna wola niewolnika grzechu. Bóg jest suwerenny. Słowo Boże nam to jednoznacznie pokazuje, że jest Bóg suwerenny i robi to, co sobie życzy, ale objawił nam, że jego życzeniem jest, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I Pan Jezus w tym celu skosztował śmierci za każdego. Nie ma tutaj żadnej wymówki i nie ma żadnych ograniczeń. I chciałbym najpierw wziąć pod uwagę tego właśnie, który napisał te słowa, Saul, i tego, o którym Saul napisał, już nazywając się Paweł. Czyli Faraon będzie pierwszy, jego nawrócenie, a w zasadzie brak tego nawrócenia, będziemy obserwować. Hiob mówi, że Bóg przemawia, w księdze Hioba jest napisane, że Bóg przemawia raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. Potem jest dodane, że Bóg przemawia dwa, maks trzy razy. Oczywiście nie chodzi tu o matematykę. Chodzi o to, że Bóg, będąc suwerennym Bogiem, wyznacza, kiedy okazuje miłosierdzie. I to jest obowiązek grzesznika skorzystać z tego miłosierdzia. Jeśli Bóg cię oświeca, jeśli Bóg dał ci światło Ewangelii, to jesteś zobowiązany za nim iść. I jeżeli miłosierdzie góruje przed sądem, to tylko dlatego, że po odrzuceniu miłosierdzia jest już tylko i wyłącznie wieczne potępienie. Sąd, potępienie na wieki wieków. Tą nieszczęsną postać Faraona znajdujemy w II Mojżeszowej. I tutaj Bóg objawił się przez Mojżesza.
faraonowi. Księdze Wyjścia, 7 rozdział, albo druga Mojżeszowa, 7 rozdział. Więc jeżeli weźmiemy Słowo Boże z drugiej Mojżeszowej, 7 rozdział, to zobaczymy tam sytuację, w której Mojżesz z Aaronem udają się do Faraona i mają mu do zakomunikowania Słowo Boże. Dzisiaj Grzegorz jest w twoim domu i przez tego YouTube'a nagranie zwiastuje ci Słowo Boże. Co z tym zrobisz? To jest twoja odpowiedzialność, nie wobec Grzegorza. To Słowo Boże jest Słowem Boga suwerennego. Ja tylko je przekazuję. Jestem tylko i wyłącznie jak taka pusta rura, przez którą Słowo Boże dociera do celu. I jeżeli wzgardzisz Słowem Bożym, to odpowiedzialność ponosisz nie przed człowiekiem, a przed Bogiem. I tak właśnie było z Mojżeszem i Aaronem. Oni byli taką rurą, a odbiorcą sygnału był Faraon. I czytamy, 7 rozdział, 3 wiersz. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. A ja zatwardzę serce Faraona i pomnożę moje znaki i cuda w ziemi Egiptu. Tak powiedział Bóg, jeszcze zanim się wszystko zaczęło. Czyli widać, że Bóg wiedział wcześniej, że Faraon odrzuci, że Faraon nie będzie chciał słuchać Słowa Bożego. Bardzo smutna rzecz. Ale to nie wyklucza całkowicie wolnych wyborów Faraona. Bóg dał mu wolność wyboru i Faraon mógł się nawrócić, mógł przyjąć Słowo Boże i mógł pokutować, ale nie chciał. Zdecydował się być zatwardziały. I za chwilę to zobaczymy. 7 rozdział, 10 wiersz do 14. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże, ale laska Aarona połknęła laski ich. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. I rzekł Pan do Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud. Czyli widzimy tutaj, że było dwóch takich sprzeciwiających się. Większość komentatorów mówi, że ci dwaj czarownicy, którzy byli na dworze Faraona, nazywali się Jannes i Jambres. Wspomniani są wtedy w 2 Tymoteusza 3,8. Jannes i Jambres. I tutaj widać, że oni zrobili to samo, co zrobił Aaron, ale laska Aarona połknęła laski ich. Czyli Faraon miał wymówkę. Być może ty też masz jakieś wymówki. W szkole cię nauczyli, że to, co teraz słyszysz, jest nieprawdą, bo przecież jest jakiś pośrednik inny niż Jezus. Na religii cię może tego nauczyli, albo może też okazuje się, że myślisz, że jest teoria ewolucji prawdziwa w wersji takiej szkolnej, w którą nawet biolodzy już nie wierzą, ale ciebie tego nauczyli jako faktu. I tak dalej, i tak dalej. Może wierzysz, że Ziemia jest płaska, mimo że Biblia mówi, że Ziemia jest kulista. I odrzucasz Słowo Boże. Może wolisz różnego rodzaju drogi własne. To są wszystko problemy, które ten Jannes i Jambres próbują ci włożyć. Dzisiaj to może nie jest Jannes i Jambres, tylko pani Zosia i pan Krzysiu, albo Grażyna i Janusz z sąsiedztwa znają się na drodze zbawienia lepiej niż Biblia w ich mniemaniu. I jeżeli takich właśnie czarowników masz koło siebie, to właśnie Faraon takich miał. I jego serce pozostało nieczułe. Miał w nosie, był zakochany w swoim grzechu, chciał dalej żyć w grzechu i był nieczuły na to, co powiedział do niego Mojżesz i Aaron. I dalej widzimy, to jest pierwsze odrzucenie Słowa Bożego przez Faraona. On miał wolną wolę, mógł przyjąć to, co się działo, ale
nie chciał przyjąć Słowa Bożego, wolał trwać w swoim uporze. Tutaj jeszcze Bóg nie zatwardził jego serca. To można porównać do sytuacji z taką rzeką, która za chwilę zmienia się w wodospad. I słyszałem o takim jednym wodospadzie, gdzie przed wodospadem przeciągnięto czerwoną linię. I dopóki się czerwonej linii nie przekroczyło, można było wiosłować i wydostać się z nurtu. Natomiast za czerwoną linią był już nurt tak silny, że tylko można było oczekiwać spadnięcia wraz z wodą z tego wodospadu i zginięcia, gdyż wysokość była zbyt wysoka, żeby ocaleć. I tak właśnie stało się z Faraonem. On jest jeszcze przed czerwoną linią, jeszcze może wiosłować. Jest ostrzegany, pokazano mu laski, które powstały z których powstały węże i to powinno obudzić jego sumienie, że to nie są zwykłe sprawy. Ale miał kolegów, Jannesa i Jambresa, być może inaczej się nazywali, bo to nie jest tak bezpośrednio napisane, choć ja myślę, że to był właśnie Jannes i Jambres wspomniany z drugiego Tymoteusza. I właśnie, co się dzieje? Ci koledzy powiedzieli, no co ty, po co będziesz słuchał tego Mojżesza i tego Aarona? To nie ma znaczenia, Słowo Boże. To jest bajka. No więc przez zmyślone opowieści Jannesa i Jambresa Aaron pozostał nieczuły, nawet zobaczył ich sztuczkę, a więc tym bardziej wydawało mu się, że ma argument. Wytłumaczył mu Jannes i Jambres na podstawie tej sztuczki, że nie musi słuchać Boga. 7:21-22 to jest kolejne miejsce. I wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć. Także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu, a krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Znowu widzimy, koleżkowie zrobili podobną rzecz, twierdzili, że co tam takie wyginięcie ryb w całym Nilu, my też to umiemy. I co się stało? I Faraon powiedział, że nie chce słuchać Jahwe, nie chce słuchać Boga, nie będzie słuchał Pana Jezusa. On ma swoje drogi. Kolejne miejsce, gdzie widzimy, że jeszcze jest przed czerwoną linią. Jeszcze sobie Faraon śpi w łódce, a może sobie pali ulubionego papierosa, a może popija ulubione piwo. Ta łódka zbliża się do czerwonej linii, poza którą już nie będzie można wiosłować. I to jest 8:6-7. Aaron wyciągnął rękę swoją nad wodę Egiptu i żaby wylazły i pokryły ziemię egipską. Lecz i czarownicy uczynili czarami swoimi to samo i sprowadzili żaby na ziemię egipską. I 15. A Faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. Widzimy, że tutaj jest powiedziane, że czarownicy zrobili to samo. Potem Mojżesz i Aaron poprosili Pana, żeby Pan usunął tę właśnie dolegliwość. I jak Faraon zobaczył, że dolegliwość minęła, co będę słuchał Słowa Bożego? Może ty tak masz? Może miałeś wypadek i obiecałeś sobie, że jakby Bóg mnie uzdrowił, to bym poszedł za Bogiem. Bóg cię uzdrowił, a ty masz to w nosie. Może jesteś przed porodem dziecka. Widzisz, że sprawy się komplikują. Może dziecko urodzić się z porażeniem mózgowym, bo są podejrzenia lekarzy, że komplikuje się poród. Składasz Bogu obietnicę, jeśli mój syn będzie zdrowy, nie będzie miał powikłań, to ja pójdę za Tobą, Boże. I co? I przychodzi ulga i zacinasz się w swoim sercu. Faraon tutaj był jeszcze przed czerwoną linią, ale być może Ty nie będziesz miał tyle szans, co on. Faraon ma za dużo szans w porównaniu z tym, co obiecane jest w Hioba, gdzie jest powiedziane, że Bóg przemawia raz lub dwa.
albo dwa, lub trzy. Faraon już tutaj przegina. Faraon tutaj już ma trzecie ostrzeżenie za sobą. Kolejne miejsce to jest 8 rozdział, 18-19 wiersz. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili i były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Czyli widzimy, w tym jest palec Boży. W tym jest palec Boży. Ci oszuści religijni powiedzieli, w tym jest palec Boży. Może zauważyłeś, że nawet zwodziciele typu jakiś religijny funkcjonariusz czasami powie, że o, ale Biblia to Słowo Boże. W tym całym kłamstwie poświadczy prawdę, że Biblia to jest Słowo Boże. Masz za tym iść, a ty nie. Albo powie, tak, Jezus jest bardzo dobry. Potwierdzi to niemal każdy zwodziciel nawet. Tak jak tu Jannes i Jambres. Tak jak ci dwaj czarownicy. Tu jest palec Boży. Słowo Boże jest prawdą. Tak, tu jest palec Boży. A mimo to Faraon pozostał nieczuły. Jego wolna wola niewolnika grzechu tutaj dostała kolejne pole do popisu i on zdecydował się nie iść za Bogiem. Czyli wybrał, żeby zostać dalej w tym pierwszym przeznaczeniu, gdzie wszyscy grzesznicy są przeznaczeni do zagłady w jeziorze ognia i siarki. Nie chciał się przełączyć na drugie przeznaczenie, czyli gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli i do poznania prawdy doszli. Więc tutaj widzimy wyraźnie. Kolejne miejsce to jest 8:31-32. Przeczytam włącznie z 30. A gdy Mojżesz wyszedł od Faraona, wstawił się do Pana. Pan uczynił według prośby Mojżesza i oddalił muchy od Faraona, od jego sług i od jego ludu, tak iż ani jedna nie została. Lecz Faraon i tym razem zaciął się w sercu swoim i ludu nie wypuścił. Czyli widzimy, że Faraon dostał kolejną szansę, zaciął się. Może ty masz tak, że ktoś się o ciebie modli, ta rzecz została zrealizowana przez Boga, a ty się zacinasz. No więc Faraon tak zrobił. Kolejny raz odrzucił łaskę. Kolejny raz odrzucił Słowo Boże. Kolejny raz zdecydował się, że nie chce ratunku, tylko chce zagładę. I kolejne miejsce, 9 rozdział, 7 wiersz. I tutaj jest już cieniutko. Faraon kazał to zbadać, a oto z bydła Izraelitów nie zginęło nic, lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił ludu. Faraon zobaczył, że jest różnica między nim, jego ludem, a chrześcijanami i ludem Bożym. Albo, jeśli odnosimy to do czasów Faraona, to oczywiście nie było wtedy chrześcijan, wtedy był lud, który był potomkami Jakuba. I była różnica, oni mieszkali w ziemi Goszen i była różnica. I dalej widzimy, że zaczyna się mało ciekawie. 12 werset. Lecz Pan spotęgował upór Faraona i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. Dopiero tu widzimy, że to Bóg zatwardza serca. 9 rozdział, 12 wiersz. I Pan zatwardził serce Faraona i ten nie posłuchał ich, jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. I Pan zatwardził serce Faraona i ten nie posłuchał ich, jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. Lecz Pan spotęgował upór Faraona i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział Mojżeszowi.
Tak, tutaj już widzimy, że Bóg swojej suwerenności, którym grzesznikowi, któremu już kilka dał razy szansę, zatwardza serce i od tej pory jest już po wszelkich okazjach skorzystania z łaski Bożej. Obyś nigdy nie dopuścił do tego momentu. Mówi o tym między innymi Hebrajczyków 10 rozdział od 24 do 32 wiersza. Jeśli mając poznanie prawdy rozmyślnie grzeszysz, nie ma już dla ciebie żadnej ofiary za grzech. To jest tak zwane bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, które nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Tego dopuścił się tu Faraon. Po prostu Syna Bożego podeptał i wystawił go na urągowisko. To jest rzecz, która zamyka cały temat. To jest przekroczenie czerwonej linii i tylko oczekiwanie sądu i żar ognia, który będzie na wieki wieków trawił przeciwników. Tutaj on już jest po czerwonej linii. 9, 15 i 16. Bóg mówi, bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, tak, że byłbyś starty z powierzchni ziemi. Widzicie? Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. Tutaj już było po ptokach. Bóg tylko po to go zachował, żeby pokazać na nim widowisko, żeby rozgłaszano jego imię po całej ziemi, żeby po prostu każdy przyjął ten sygnał jako ostrzeżenie, co stanie się z bezbożnikiem. Nie tylko będzie miał przechlapane na ziemi, ale na wieki wieków trafi do jeziora ognia i siarki. Być może spotkałeś już takie osoby, które za dawno temu już zgrzeszyły przeciwko temu świętemu przykazaniu, aby iść i nawrócić się do Pana Jezusa, które odrzuciły pokutę. I teraz już są tylko i wyłącznie żywymi zombie, żywymi trupami. Taki człowiek jeszcze funkcjonuje w ziemi, na ziemi, ale to jego życie to już jest tylko żar ognia, który na niego oczekuje. Oczekiwanie sądu i będzie to wieczne potępienie. On już nie potrafi się nawrócić. On już nie ma możliwości. To jest strasznie rzadki na całe szczęście przypadek. Faraon był tutaj takim przypadkiem. I jeżeli słyszysz to Słowo Boże, które tutaj rozważamy, to jest sygnał dla ciebie, że możesz dzisiaj przyjść do Pana Jezusa. I jest to możliwe. Nie zapominaj tego, że straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I tylko dlatego zachował przy życiu Faraona, aby pokazać swoją siłę i aby rozgłaszano imię jego po całej ziemi. To jest to, co w Rzymian czytaliśmy na samym początku. I następnie widzimy 9:34-35. Faraon zaś widząc, że deszcz i grad i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim, on i jego słudzy. Serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił synów izraelskich, tak jak Pan zapowiedział przez Mojżesza. Potem rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona, gdyż to ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce jego i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich. Tutaj już widzimy działającego Boga. Bóg zatwardza już twarde serce Faraona, które on wpierw sam Faraon zatwardził. I to jest właśnie klęska takiej osoby, że zatwardziła sama serce i wtedy Bóg sam zatwardza serce takiego człowieka, bo jest to już po prostu stan nieodwracalny. Jest to już stan po bluźnierstwie przeciwko grzechowi świętemu. Nie każdy grzech jest bluźnierstwem, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem nieprzebaczalnym. Nie każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, ale bluźnierstwo to jest już
przekroczenie czerwonej linii. To już jest tylko oczekiwanie sądu i żar ognia, który będzie trawił przeciwników. Nie dopuść do tego w swoim życiu. Pan nie da się z siebie naśmiewać, co człowiek sieje, to i rząd będzie. I teraz mamy drugą Mojżeszową 10:27. I też widzimy. Lecz Pan doprowadził do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie chciał ich wypuścić. Więc widzimy, najpierw to człowiek sam zatwardza swoje serce. Jeśli odrzuci łaskę Bożą w wyniku tego zatwardzenia serca przez samego siebie, to potem Bóg zatwardza serce takiego człowieka. I to jest cały czas ta sama prawda, którą na samym początku widzieliśmy. Też 11:9-10, 11 rozdział 2 Mojżeszowej, 9-10 wiersz. Ale Pan rzekł do Mojżesza, Faraon was nie usłucha, aby cudów moich było jeszcze więcej w ziemi egipskiej. A Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów przed Faraonem, lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich ze swojego kraju. Jest to generalnie stan już nieodwracalny i wiemy, że Faraon został pochłonięty. I nie było żadnej szansy, żadnego ratunku dla tego bezbożnego króla. Teraz przejdźmy do drugiego bezbożnika, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, 56 wiersz. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 56 do 60 wiersza, opisuje bezbożnika nazywanego Saulem z Tarsu. Ta nędzna kreatura zasługiwała na gniew Boży, tak samo jak ty. I był przeznaczony do wiecznych płomieni, tak jak ty, za to, że zgrzeszył, tak jak ty. I ten człowiek usłyszał Słowo Boże i zatykał uszy swoje, żeby nie słyszeć tego słowa. I w 7 rozdziale widzimy jego zbrodnię, której się dopuścił razem ze swoimi kumplami, ze swoimi kolegami z synagogi szatańskiej, nazywanej tak przez Słowo Boże. I co tu widzimy? Szczepan albo Stefan był kamienowany przez nich i tenże Stefan, pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Pan Jezus wstał z tronu, żeby przywitać swojego świętego Szczepana, Stefana, kamienowanego przez tych morderców, wśród których był Saul z Tarsu. I powiedział, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Tak kamienowali Szczepana modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął. Więc widzimy, że ten morderca Saul był przy tym. Słyszał Słowo Boże i odrzucał je. I Szczepan pomodlił się, aby Bóg tego morderstwa nie poczytał Saulowi za grzech. Bóg odpowiedział na tą modlitwę w jedyny swój sposób, dając Saulowi szansę. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nie wiemy, czy szans byłoby więcej niż jedna. Może to była w zasadzie druga, trzecia, siódma szansa, jak Paweł wywlekał chrześcijan. Mógł słyszeć różnego rodzaju świadectwa. Tego nie wiemy. Może to była druga po przemowie Szczepana szansa. Bóg przemawia raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. Bóg przemawia dwa razy, trzy razy, nie więcej, tak twierdzi Księga Hioba. I to
To są nieliczne przypadki. Nie chodzi o matematykę, tylko chodzi o to, że suwerenny Bóg ma prawo nawet ani razu nie przemówić, ale zdecydował, że przemówi do każdego choć raz. I tutaj widzimy 9 rozdział, od 1 do 9 wiersza. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Ci wierzgać przeciw ościeniowi. A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: wstań i idź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz robić. A mężczyźni, którzy byli z nim w drodze, stanęli i oni mieli. Słyszeli bowiem głos, lecz nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. 3 dni nic nie widział i nie jadł, ani nie pił. I mamy podobnie to świadectwo opisane w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich od 6 do 16 wiersza i w Dziejach Apostolskich od 26 rozdział od 12 do 18 wiersza. Co tu widzimy? Widzimy przeznaczonego na zagładę grzesznika Saula z Tarsu, który dostał mniej ciekawy sygnał niż być może faraon. Bo tak na zdrowy rozsądek, co bardziej może cię przekonać? Spadnięcie z konia i porażenie światłem, gdzie Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, czyli Bóg objawiony w ciele, że czemu mnie prześladujesz? Czy też tak jak faraon widział, jak są plagi, które na cały świat, praktycznie mu znany, spadają i nie ma na to żadnej siły. Więc widzimy jednoznacznie, że Saul miał wolną wolę, żeby odrzucić łaskę Bożą, miał wolną wolę, żeby tą łaskę Bożą przyjąć. Na całe szczęście dla niego przyjął tą łaskę. Zdecydował się, żeby tą łaskę przyjąć. I tutaj widzimy, że skorzystał z tego. Widzimy też 22 rozdział Dziejów Apostolskich. 22 rozdział. Od 6 do 16. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku około południa, nagle ogarnęła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos, który mówił do mnie: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kim jesteś, Panie? I powiedział do mnie: ja jestem Jezus z Nazaretu, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, wprawdzie widzieli światłość i przestraszyli się, ale głosu tego, który do mnie mówił, nie słyszeli. Zapytałem: co mam robić, Panie? A Pan powiedział do mnie: wstań i idź do Damaszku, a tam ci powiedzą o wszystkim, co postanowiono, abyś uczynił. A ponieważ zaniewidziałem z powodu blasku tej światłości, przyszedłem do Damaszku, prowadzony za rękę przez tych, którzy byli ze mną. Tam niejaki Ananiasz, człowiek pobożny, według prawa, mający dobre świadectwo u wszystkich Żydów, którzy tam mieszkali, przyszedł, podszedł do mnie i powiedział: bracie Saulu, przejrzyj. I w tej chwili spojrzałem na niego, a on powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, żebyś poznał jego wolę, oglądał sprawiedliwego i słuchał głosu z jego ust. Będziesz mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań i ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana. Tutaj widzimy wyraźnie, że już jest to po nawróceniu, kiedy ma oświadczone, że został wybrany. Nie,
została ta informacja mu podana przed nawróceniem. I także widzimy 26 rozdział. Od 12 do 18. Tak jechałem do Damaszku, mając upoważnienie i zlecenie od naczelnych kapłanów. Południe, będąc w drodze, ujrzałem królu światłość z nieba, jaśniejszą niż słońce, która oświeciła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wjeżdżać. A ja zapytałem: kim jesteś, Panie? A on odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie, żeby ustanowić cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, których ci się objawię. Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam, dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światłości, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bóg przeznaczył dla ciebie wspaniałe rzeczy, które nazwał zbawieniem i poznaniem prawdy, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Ciebie też chce Bóg widzieć w niebie. Jeśli to odrzucisz, to jesteś całkowicie odpowiedzialny za to, że wieczność będziesz spędzał w jeziorze ognia i siarki. Przyjdź do Pana Jezusa. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Jeśli macie życzenie, chętnie Wam odpowiem na różne pytania. Możecie pisać pod tymi filmikami w komentarzach albo pisać do mnie SMS-a lub zadzwonić. Numer telefonu 791-214-963 albo pisać na tradycyjny adres: Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63500, Ostrzeszów. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Z Bogiem.